No. Dzień dobry. Od soboty ma nie być już tak upalnie, ale jutro jeszcze bez zmian. Od 27 stopni na wschodzie, do 31 na zachodzie. W całej Polsce będzie słonecznie, tylko na Podkarpaciu przerosny opady. Czwartek, 21 maja. Ojdana Zenon, zapraszam na telewizję. Wczorajszego dnia w miejscowości Zubica Górna doszło do dramatycznego wypadku. Na miejscu zdarzenia jest nasz reporter Marian Pukankiewicz, który opowie o całym zdarzeniu. Witam Państwa, znajdujemy się właśnie na miejscu tego tragicznego wypadku. Pan Szedpa spróbuje nam coś więcej opowiedzieć o tym wydarzeniu. Jechał jeden motoryn przez pola 120 z czarnym Simpsonem 125. A tu rolnik stoi krowy pyszczą. Panie, to trudne, ale może pan kontynuować? Zostań do połowy, daj cielecina. Oj kru, nie. A ten wariat, ten samy to żyje. To w rzece lezą i krew mu się zazalo. Dziękuję panie Czerwone, oddajemy głos. Ogromne sukcesy odcięcia myśli filmowym. Nasz rodak przyczyni się do zdobycia Oscara za reżyserię filmu pod tytułem Suche Majtki na dnie morza. Zapraszam na krótki materiał filmowy przygotowany przez Andrzeja Niewyka. Wielki sukces polskiej kinematografii. Oscara za reżyserię otrzymał film, przy którym pracował Polak, Rafał Stroszczykowski. Polska! Polska! Już przez 20 dni zdjęciowych byliśmy odpowiedzialni za zbijanie układów zasilających, obecnie zwanych kablami. Polaka wspomina z sympatią cała ekipa, gdyż 8 dnia uratował on całą produkcję. The cat from the camera, thank you, please, cat for Kitty. Everybody froze. Fun and sending lots of show. Up and come of desire, Kitty. Amazing. Do końca dnia wszyscy mogli już spokojnie pić herbatę. Cóż, bo jak inaczej nazwać sytuację, to jest znalazł się pan Owieniusz Voldemort ze wsi Lipnica Wielka. Zapraszam do obejrzenia reportażu przygotowanego przez Zbigniewa Kurczymorskiego. W mieszkaniu pana Bartłomieja Nowaka z Patrychowa zdarzyła się rzecz nie z tej ziemi. Podczas robienia porządków rura odkurzacza nagle dziwnie się wygięła, przybierając kształt panienki matki. Miałem właśnie wyciągnąć papruch z podtapczanu, kiedy zauważyłem, że ta rura jakby na mnie patrzy. Zmieniłem końcówkę na to włochatę, a ona dalej na mnie patrzyła. Ludzie z całej Polski natychmiast zaczęli odwiedzać cudowne mieszkanie, prosząc o uzdrowienie, pieniądze, sławę i jakikolwiek seks. Obiekt kultu całą dobę chroni szyba pancerna, elektroniczne systemy alarmowe i strażnik znający tajny kod. Władze miasta zakazały sprzedaży w mieście produktów, których nazwy zaczynają się na kur, fu i spie, takich jak kurczaki, kurtki, chudy boczek, hulaj nogi i spienione piwo. Jest codzienna sytuacja zaistniała w szkole publicznej w Jabłonce na Podhalu. Nauczyciel Michał M., ryzykując własne życie, sprzeciwił się uczniom. Zapraszam na reportaż Włodka Niedojazdu. W zespole szkół w Jabłonce kilka dni temu miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Jeden z nauczycieli, Michał M., postanowił przeciwstawić się uczniom i jednemu z nich wystawił ocenę niedostateczną na koniec roku z informatyki. Odważny pedagog zdawał sobie sprawę z ryzyka, jakiego się podejmuje, dlatego też wcześniej zaplanował akcję. Tuż po wystawieniu jedynki natychmiast wybiegł tymi drzwiami, następnie przebiegł tym korytarzem, wprost do toalety, gdzie przebrał się w uprzednio przygotowany strój kamuflujący. W stroju tym wyskoczył przez okno i odjechał samochodem bez numerów rejestracyjnych. Od tamtej pory pan Michał żyje w ciągłym strachu, obawiając się o losy swoje i swojej rodziny. Kilkakrotnie miały miejsce próby zamachu na jego życie, które jak do tej pory były na szczęście bezskuteczne.
Wiedziałem, że klasa mi tego nie daruje. Dwa dni wcześniej nauczyciel geografii wystawił jednemu z nich 3, to potem spuścili go w szkolnej toalecie. A później ukradli z jego mieszkania wszystkie jego oszczędności. Było to jakieś 130, może nawet 140 zł. Jak co tydzień zapraszam do oglądnięcia inspirującego portretu pewnego Amerykanina, który poprzez swoją determinację otworzy drzwi niepełnosprawnym do spełnienia swoich marzeń. Jako młody chłopak chciałem zostać tancerzem, ale w wieku 12 lat straciłem nogi. To by było przeszkodą dla każdego młodzieńca. Choć brak kończyn nie pozwoli mi chodzić, to nie powstrzymał mnie przed realizacją swojego marzenia. Przez całe życie chciałem być zawodowym hokeistą. Byłem zdeterminowany, aby to osiągnąć. Od 7 roku życia codziennie trenowałem. Ludzie uważali mnie za wariata. Mówili, że tylko ktoś z nogami może zostać zawodowym hokeistą. Nie słuchałem ich. W 1988 roku miałem swoją pierwszą szansę. Zostałem przyjęty do juniorskiej drużyny Birka. Ludzie mówili mi, że trafiłem do drużyny, bo trener się ulitował. To tylko spowodowało, że jeszcze bardziej chciałem o niej sukces. 2 lata później lekarze poinformowali mnie, że muszą mi amputować nadgarstki. Był to dla mnie trudny, ale jakże inspirujący okres. Brak nadgarstków spowodował, że nie było nic, co łączyłoby dłonie i ręce. Choć dłonie miałem sprawne, je też straciłem. Być może nie miałem tylu rąk i nóg, co inni chłopcy, ale nadrobiłem to ciężką pracą i potem. Szybko piąłem się w górę. W 1997 otrzymałem wiadomość, na którą czekałem całe życie. Trener zapytał, czy chciałbym być pierwszym zawodowym hokeistą bez nóg i dłoni. Powiedziałem, trenerze, ja jestem tym, kogo szukasz. To była inspirująca noc, pełna inspiracji. Dwa dni później dowiedziałem się, że moje żebra są odwrócone w drugą stronę. To powodowało, że nic nie chroniło mojego kręgosłupa. Musiałem się podać przeszczepowi mięśni. Operacja trwała 720 godzin. Byłem w lepszym stanie niż kiedykolwiek. Zostałem wybrany najlepszym profesjonalistą. Mam nadzieję, że udowodniłem, że dzięki determinacji można osiągnąć swoje marzenia. Wspaniały Amerykanin otworzył drzwi do kariery takim sportowcom jak pani Prokop z porażeniem mózgowym, ślepemu kierowcy rajdowemu Michałowi Fili, głuchemu lekkoatlecie Rafałowi Szklasz, pierwszemu na świecie skoczkowi z trampoliny w śpiączce Kamilowi Sączek i Mateuszowi Czorniakowi, który urodził się z judaizmem. To już wszystko na dziś. Zapraszam na jutro w imieniu Abdullah Sabah Namazula. Do widzenia. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść.